Siemanko wszystkich, z tej strony Szkapa i zapraszam do Farm Together. No i tak, po ciężkich trudach w budowie tutaj naszego, można powiedzieć, początkowo założonego wodnego jakiegoś takiego stawku, zakątka czy tam czegoś, doszliśmy do wniosku, że zupełnie to przerobimy i zobaczymy, co z tego w ogóle nam uda się stworzyć. No to tak. Tuśmy zmniejszyli pole na przykład tych wszystkich tego ryżu. Nie mamy go zupełnie mniej. Mamy go tak dużo. Parę sztuk tylko. Tutaj sobie jakieś, bo w sumie no to jest pszenica. Pszenica mam zasianą, więc tego bardzo nie daje. Tutaj mamy, myśliłem sobie tak, że dam sobie tu paręnaście różnych rodzajów rybek. Zrobimy taką imitację połowu statków. Tu statki łapią jakieś rybki czy coś takiego. Taką jakąś imitację zrobimy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Jak to w ogóle wyjdzie. Jakie widzicie, no wszystkie rodzaje różne, jakieś takich drobnych. Żeby to kolorowe było, nie? Żeby nie takie jednolite, tylko niech takie kolorowe rybki pływają. To tam mamy takie ten, ale mamy normalne. I dodatkowo, żeście właśnie teraz zobaczyli, połączyłem je wszystkie jednym rogiem tutaj z tym. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać. Czy on będzie łapał wszystkie, czy będzie łapał tylko pojedyncze. Nie mam pojęcia, jak to się będzie sprawdzać. Ale wiem, że będzie je łapał, nie? Dałem tak i powinien zbierać mi ten ryż, to jak do jakiejś misji czy coś, to on mi to pozbiera. A dodatkowo będzie mi tu ryby łapał. Tym jednym rogiem będzie mi tu te rybki łapał. Dodatkowo tu, jak widzicie, jest. A jeszcze te muszę wywalić. Te dwie chcę wywalić. Mamy je tu na razie. Chcę to przenieść tutaj. I co ja tu kombinowałem? Aha. To usunąć. To. A to. Troszkę się zgubiłem, co tu chciałem zrobić. Aha, to chyba też usunę. To. Też. To też. To też. Tak, coś takiego. No i tu dajcie mi jakieś rybki, żeby nie były cały czas te same. Dołożyć też jeszcze parę naście rybek z tej strony. Tak, no nie za dużo, żeby to tylko tutaj tak do tego wyrównać. Kiedy możemy jeszcze wziąć rybki? Nie wiem, te żółte. O, mogą być, pasuje. Dodamy też parę sztuk. Tak z każdej po troszce. Tu jeszcze jakieś ze dwie damy, nie wiem, te. A one już tu chyba są. To są chyba te same? Te same, dobra. Coś innego. Te? Może być. O, i dobra. I jest taki jakby mostek. Wodą. Myślę, czy jeszcze tego nie powiększyć troszkę, bo tu w sumie damy. Nie damy. Tu jest nam tylko zostało takie miejsce. Jeszcze się nie podciągnąć na przykład aż po tyle. I tu nie coś pokombinować, ale. No bo tutaj fajnie pola wejdą. Tu by mogły być fajne pola. Tutaj tą drogę usuniemy. Tego. W ogóle się ją zlikwiduje całkowicie.
takiego. I tu można zrobić ten chodnik, nie? Żeby to połączyć. Takie, nie za dużo tych dróg tutaj nawaliłem. Tutaj by tu mogło nie być w ogóle. To usunę. Zaraz się tego pozbyda wszystkiego. To wywalić. Dobra, to by tak by to wyglądało. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak to będzie się sprawować, ale próbujemy ten. To się chyba nie połączy, kurna. Połączy się jakoś. A, tylko trzeba to. Ryby. Płotek gdzieś. Teraz mi rybę brało. A rybę mi wyje. Nie, to ma mi ten płotek złapać. Chodzi o to, by mi ten płotek, te płotki się da radę połączyć. No bo ten widzicie, jest dupa, jest w drugą stronę dalej. I nic mi tu nie działa. O nie. Tak bym musiał. Teraz się zastanawiam, jak to będzie wyglądać taki płotek. Trochę tak niedokładnie to wygląda, ale może tego albo tego. Chyba żeby czegoś innego użyć. Jeszcze są dokładnie nie wiem, czego można było użyć, albo te barierki takie. Czy to jest za pieruna nie połączy na pewno? Co z tego będzie? To chodzi mi, żeby takie obtoczkę zrobić tego jeziora całego. A bo tu już nie złączymy tego niczym, nic nie zrobimy z tym. Nie, tu możemy tak. Jeden usunąć. To tam będzie wyglądać. Zdamy tą bramkę. I go. No i tu, że idzie po tym jeziorku. Dobra, tak by my to zostawili. Taki efekt elegancki daje, jak mnie to chodziło, ale. Tak się zastanawiam, czy tu nie podciągnąć tego jeszcze dalej. Dobra, ale na razie przejdziemy tutaj do zagospodarowania tego terenu. Dużo było kombinacji, co tu z tym zrobić. Tyle razyśmy to przerabiali, przemodyfikowali. Nie było jakiegoś wspólnego pomysłu, co tutaj zrobić z tym. Tak, że wykombinował. Że zrobimy tu, można powiedzieć, taki. Taki jakby park. Przez który będzie można przechodzić, sobie tam siąść, coś takiego. To by tu wstawić. Anne.
A nawet możemy fontanny wstawić, mam duże. Je. O. Ten boku nie jest. Jest tak na środku. Nie przy drzewie, nie, nie przy drzewie, nie. Chciało być. Tu. Coś takiego. Z tyłu domy drzewo. Tu dookoła. Nie, te grillowe nie. Nie wygląda to jak ławeczki, ale dobra. Niech to już są takie. To ławeczek nie przypomina. Ale dobra, no. Mniejsza z tym. I tak mniej więcej. Żeby to wszystko zagospodarować. I troszkę takiego zostało jasnego. Zaraz tu coś kombinujemy. Filary mamy. Filary mi na nic. Kibelek, beczki. Możemy użyć tych kwiatów trochę, ale nie wiem do czego w sumie. Tutaj góry. To właśnie chciał rzek dać. O. Stawić tutaj. Nawet tak, nie. Tak. Stawić ze 2-3 czepki kampingowe. Dwie. I dwa jakieś takie, ale takie malutkie, nie takie duże, tylko takie czerwone jeszcze gdzieś były. Ten. Że ten by był dobry może. O, taki jakiś taki, ma powiedzieć, domek letniskowy. Tutaj bym robił. Ścieżkę pod te przyczepki kampingowe. Nie wiem, czy teraz mi miejsca chyba już brakło. Na resztę. A nie, to jest na jeden stół. Dobra. Być. Tutaj ze dwa. Dwa. Ognisko. Było ognisko. Było ognisko gdzieś. Albo mi się wydawało. Albo było ognisko. Nie, dobra, jest ognisko, dobra. Tak na środku. To niech się pali ognisko. Mamy grilla, to tak przy domkach. Stawimy grillę. Dobra, niech se tam grillują. Mamy to, mamy to. Tu jest taki prowizoryczny, ma powiedzieć to i to jak. Możemy zrobić go tutaj z przodu. Ty jest też. O. Jeszcze tam mamy jakieś miejsce. Możemy jakąś flagę dać na rogu. Z tej strony. Ona się nie obraca. Ale. A odwraca się całkowicie w inną stronę. O, i niech sobie jakaś flaga, niech sobie powiewa, że tu jakiś obozik jest, czy coś takiego. Tu jeszcze były, jak się nie mylę. O, właśnie. Drewna, to będzie do ogniska.
Możemy dać dobę jakąś donicę. Niech tam sobie jakieś. Nie wiem. Górki. Górki niech sobie jakieś rosną. Tylko jeszcze. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy zrobili właśnie tym płotkiem dookoła tą. Jak to wyjdzie? Próbujemy, żeby ten obóz właśnie, żeby to całe było ogrodzone. Taki podwójny murek jakby. No żeby nie było, że wychodzą ludzie za to, czy coś takiego, tylko ogrodzone. No tu się tak widocznie zrobi znów podwójny. Ale co z tego? Jak inaczej się nie da. I go. No i tu teraz najważniejsze. Tu się da postawić tą bramkę. O, dało się, dobra, nie przycięło nam. No i to jest elegancko. No i tu będzie taki obozik. Tu można sobie przyjść wypocząć czy coś. To. Można stolik, siąść, szamać coś i pochodzić po parku całym. Taki park mamy cały dookoła. Nie wiem, co tu jeszcze można znaleźć, jakiegoś fajnego. Mam jakieś budki dla ptaków, nie wiem, możemy gdzieś dać. Oho, one w sumie też nic nie zajmują. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś latawce. Latawiec. Dobra, to weźmiemy to po prostu wykasujemy te paletka, które nam tu zawadzają. Nie wiemy, co mamy na nie postawić. Będzie czysta zieleń. O. Robimy czystą zieleń na spokojnie. Tutaj troszkę tak zastanawiam się, czy nie pociągnąć zamiast tego płotu, tego kamienia, tego zrobić ten płot. To nie będzie lepsze. Tak nie będzie lepiej kurde tym. Lepiej wyglądać. Tak chyba zrobimy. Po prostu weźmiemy to, usuniemy. Ten z tej cegły. Także to się będzie tak. O. A wstawimy tutaj. To jest obecnie, w którą stronę się wygnie. To jest tylko tak do zamaskowania. No i tu taki coś. Wiemy, no szkoda, że nie można tutaj postawić. Ale to tak mniej więcej. Jak się troszkę z daleka patrzy, to tam wie, że to jest taki w jednym ciągu zrobione. Tutaj trochę od tych pól mi się to nie odgradza. Jeszcze myślę, czy tu z tej strony nie przejechać też tym. Też tym. Wiem, żeby to było takie odgrodzone od tego. A nie takie razem z tym. Tu i zostało nam właśnie tutaj to. Teraz co tu zrobić? Co tu z tym zrobić? Tu by można było coś wsadzić po prostu. Zrobić jeszcze drogę tego. Ale nie, to się nie może łączyć stąd. Dobra, nie może być drogi. Można by było. Nie to. To całe. Przesunąć. Na przykład w tą stronę.
Nie wiem, co tu z tego wyjdzie. Tą stronę przesunąć. W ogóle ja to tu robię na te rybki wszystko, a nie wiem, jak on mi wyłapie te rybki. Czy tego przybywa? Ile tam mamy rybek? 971 mamy rybek, dobra. Trzeba pamiętać, 971 rybek. Pamiętać, zobaczyć, za ile się tu ta rybka zrobi. Za godzinę. Zamianę. Sekund, ale czy też jakaś inna się tu zrobi za 20 sekund? Dobra. Jakieś się zrobią, ale one się nie połączą. One się nie połączą na pewno, więc on złapie chyba tylko tą jedną. Teraz nie mam pojęcia, jak to się zrobi, jak to zadziała. 11 sekund, poczekam. Czy tu się wszystkie zrobią, czy zrobi się te... Ale... Nie jest na wszystkich. Zaraz po nią przybiegnąć. A już się wyczerpał mu limit pracy. Pobiegnie po nią. Mamy 971. Złapał 3 rybki. 20 minut. Złapał z tej. Znów się zrobiły. Dwie. By to po prostu za każdym razem, jak się zrobi jakaś rybka, to on pójdzie ją łapać, ale łapie tylko tą, która się zrobiła. A te się dalej robią po prostu. Wydaje mi się, że to tak działa. Dobra. To jak na takiej zasadzie. To myślę, że tu możemy śmiało. Dołożyć jakiś filetów jeszcze. Żeby nie było. Że tu nic nie ma. W międzyczasie jeszcze jakiś. Przykład. W paru miejscach tam jakieś kwiatki dać. Nie, to takie puste było, nie? Te latarnie mamy. A te bojki możemy gdzieś też postawić, niech sobie też gdzieś pływają. Te dwie. I no i co? I o, tu jest łódka podwodna. Też byśmy tutaj w tym. A chyba 4 zajmuje. Akurat ta powiększymy. Na 4 ją wstawimy. Ona będzie fajnie sobie tu. Taka łódka podwodna. Sobie tutaj będzie pływać. I jeszcze szukam i zaś zgubiłem. To jest. Wstawić ją. Tutaj sobie może gdzieś wiosłować. Jakaś łódeczka. I podostawiamy tutaj rybek różnych. Sobie pływają. Które jeszcze nie ma. Ta. No i tam jeszcze 2 punkty. Bo tutaj nie będzie chodnika, tu nie będzie nic. Nie wiem, czy tutaj dalej jeszcze tego nie pociągnąć. Jeszcze damy troszkę dalej. Aż tu pod ten kamień. Tu nie będzie nic. Mniejsze domy też, żeby to jakieś takie kolorowe było. O. No i to by się ogrodziło
tym płotem. Dookoła calutki. Elegancko. No i tutaj się zrobi połączenie tych dwóch ścieżek. No niestety ten kamień musi być. Aby go było. Nawet można by było tutaj o jeden to wciągnąć i ten kamień wciągnąć. Można by było tak zrobić. Ogrodzić ten kamień. I to. Razem z tym. Ten. Jeszcze ten jeden weźmiemy. Tego tu nie było. Nie rybę. Płotek. Nie wiem, czy to dokładnie coś takiego, że myślą, ale. Ale grunt, że się coś tworzy. Coś tam wychodzi, coś tam nie wychodzi, coś może wyjdzie, może wyjdzie. To nawet nie musiało być tego obrzeża robionego, bo tu jest ten ściana. Ale jak już robimy to obrzeże na całym. To już to domy. Szkoda, że nie można tak podwójnie postawić, bo to by było fajnie trochę, to świąteczne nam tu nie pasuje. I myślę, czy tu też nie objechać. I też tak zrobimy, że tu objadamy. Tu zrobimy. Taki coś. A tu nam przeskoczyło. Też tak chcemy. To się połączy z tym. Też. Taki. Ramkę zrobimy. Można by ją było zrobić tu po wewnętrznej. Też mi się wydaje. To my mu wejść, żeby ten farmer miał gdzie wchodzić. No fajnie sobie wchodził. Tu obstawiam, żeby szłoby taki zrobić ten płotkiem jeszcze coś takiego. Mi się wydaje. Nie wiem jak to wyjdzie. Co to w ogóle wyjdzie? Krzyż nam wyszedł, ale dobra. No nie wydaje mi się, że to tak za fajnie wyszło. Trzeba by wywalić. Coś tu nie bardzo. Ale dobra, chyba tak to zostawimy. Tam drzewka do czy coś, to się troszkę zamaskuje. Ale jeszcze chyba trzeba by było przejechać tutaj po tej stronie. Zamiast tego ogrodzenia. Bo to w sumie może być nawet. Nawet jakby się uprzeć, to by to mogło być całe taki przejście. A tu nie ma dalej przejścia. Czyli ta ścieżka z tamtą się nie łączy. Jest kawałek ścieżki. Ale ona nie ma nigdzie dojścia. Aha, tu się kończy. Trzeba byłoby ją połączyć. Dobra, to musimy to zrobić. Musimy ją połączyć. I to drzewo wyleci. Tą ścieżkę połączymy. Żeby to było no jakiś przebieg dookoła. O i tu domy. Tak. Po krawędzi. Choć jest możliwość, że będziemy to później rozbierać i zrobimy po prostu dookoła objazd. Tu dookoła musi iść droga.
Co się tu zrobi? Nic się tu nie zrobi. Tak wąsko, że tu pójdzie tylko droga tu może iść. Ale to na razie zostawiamy. Na razie tu jeszcze mamy coś do zagospodarowania. No i tu by szło jeszcze też jakiś kawałek tego parku zrobić. No i właśnie się zastanawiam teraz nad tym, no bo tu mi tak fajnie to wszystko ten się zrobi. Tu mamy taki luźne, ale to zobaczymy, czym to zagospodarujemy. Są te ścieżki. Chodzić. Tam jest ta woda, fajnie. Rybki. No dobra, no to na razie myślę tyle. Trochęśmy porobili, trochę wybudowali. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę, pisania komentarzy pod filmikiem, oglądania innych filmików, do grupy na Facebooku. Lukajcie na stronkę, zbierajcie szkapunkty. No i do zobaczenia. Cześć wam!